wiceprzewodniczącego Wojewódzkiej Rady Narodowej przyznano Czesławowi Niemenowi nagrodę za wybitną twórczość kompozytorską. Czesław Niemen, kolejnym laureatem festiwalu. Wojewoda opolski wręczy za chwilę Karolinkę. Serdeczne gratulacje. Proszę Państwa, 26 lat temu byłem tutaj na tym festiwalu. Nie w tak wspaniałej oprawie scenograficznej, a i bez takiego zespołu. Był to zespół niebiesko-czarni. Niektórzy powiadali, byle jako czarni. Ale zespół był dobry na tamte czasy, a i w naszej pamięci przetrwał do dziś. Pamiętam też dzień, jak dziś padał deszcz, a ty stałaś tuż obok mnie. Tych dni nie zapomnę i zawsze będę kochał, kochał tylko ciebie. Kocham, tak kocham, kocham, tak kocham, kocham, tak kocham, kocham, tak kocham. Słowa podzięki żadne nie są w stanie wyrazić tego, co czuję, ale 100 lat naprawdę nie chciałbym żyć. Wszyscy tradycyjnie oczywiście życzymy sobie tak pięknego wieku. Podobno człowiek nawet mógłby żyć i więcej, dłużej, tylko rozpusta nie pozwala. Stop!
iść, zniszczyć w sobie. Kiedyś poszedłem do restauracji, zresztą kategorii S. Portier w żaden sposób nie chciał mnie wpuścić. Ja pytałem dlaczego, nie tłumaczył mi w ogóle dlaczego. Nie wolno, nie ma miejsc. Ja mówię, dobrze, to ja pójdę, sprawdzę. Nie chciał mi przyjąć płaszcza, więc nie mogłem sprawdzić. Ale w końcu jakoś mi się udało i rozmawiałem z kierownikiem, który mnie poznał wreszcie. Się tłumaczył, że ma zarządzenia takie, że nie wolno. Ale mnie oczywiście wpuścił. Ja nie skorzystałem, bo byłem oburzony. Co znaczy, co go obchodzi, kto ja jestem i jak wyglądam. Przecież to o niczym nie świadczy. Tam znajdziesz mnie w chatce tej, gdzie samotna jodła stać. Będę w drzwiach, zaraz mnie zdana poznasz tą. Będę wciąż patrzeć w dół, aż nadejdzie wieczór, czy znajdziesz znów domek mój bez adresu. Nasz plebiscyt już rozstrzygnięty. Czesław Niemen. Nagroda publiczności na festiwalu interwizji Sopot 79. Gratulacje w imieniu publiczności, bo to ich nagroda. Czesław, czy masz kartę pływacką? Ma. Czapkę musisz przymierzyć. Nim przyjdzie wiosna, nim miną mrozy, w ciszy kolebce. Nade mną sosna, nade mną brzoza, witkami szepce. Szepce i śpiewa, niby skrzypcowa, melodia cicha, melodia nowa, której nie słychać, która dojrzewa. Tak się zapadam, jak śnieg buchy jesienne liście. I tylko duchem słucham i badam, badam i słucham. Czy noc nadchodzi, czy świt się rodzi, czy rzeczy piście. Jestem w nieskończoności, w morzu
dwa słowa. Dwa na dwa słowa, do słowa. Ja już dawno, panie Czesławie, miałem panu powiedzieć, że chyba jest to jeden z najwspanialszych pseudonimów artystycznych, jaki pan sobie wybrał. Niemen, prawda? Bo to się długo płynie, prawda? To jest to... To jest... Ostatnio nawet się wiem, że płynie z prądem, prawda? Panie Czesławie, krótko, reporterskie pytanie dla naszych radiosłuchaczy. Co pan zrobił z tą nagrodą Sopot Interwizja 80? Czyli ta słynna ludka, która przypadła w udziale, prawda? Nagroda publiczności, tak? Więc proszę powiedzieć krótko, jeżeli co pan z nią zrobi? Jeżeli sprzedał, to komu? Jeżeli komu, to za ile? Jeżeli za ile, to domiar proszę podać, żeby ludzie mieli o czym gadać, prawda? No. Śmiało. No. No więc jeszcze jej nie widziałem. Co, tej łódki? Proszę państwa, to ładna afera. Jesteśmy na tropie afery. Jak to pan nie dostał tej łódki w ogóle? To oni robią tak z tą wiązanką kwiatów, nie? 6 koncertów i ta sama wiązanka obsługuje, nie? Aha. Ja tego nie powiedziałem. Czy mnie jeszcze pamiętasz? Dowód na to mi daj. Czy jak inne dziewczęta baju, 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 baju. Czy jak inne dziewczęta baju, 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 baju. A gdy zechcesz wrócić tu, wracaj z uśmiechem swym. Choćby inną kochał już, będziesz tylko ty. Czy mnie jeszcze, czy jeszcze pamiętasz? I pamiętasz ten dzień? Czy jak inne dziewczęta zapomniałaś już mnie?